jest szukanie łączności z czymś, co nas przerasta. Broń Boże, nie dociekanie tej tajemnicy. Ona ma być tajemnicą. Marzec 68 był dla Pani istotnym punktem, no. Tak? I jakimś szokiem, zwrotnym. I cezurą, i odejściem od rodziców. Jaka jest przyjaźń w obliczu choroby? To jest wielkie doświadczenie i wielki egzamin z życia. Kłaniam się, Mariusz Szczygieł. Dzisiaj naszym gościem jest Magda Umer, artystka. Pani Magdo, muszę zacząć od pretensji. Tak. Dlatego, że 15 lat temu wypowiedziała Pani takie słowa, które stały się ciałem. I nie jest dobrze. Otóż powiedziała Pani tak. Gdzie najlepiej się żyje? W Polsce, pod warunkiem, że byłoby 30 plus. Plus 30 stopni Celsjusza. I co się stało? To prawda, to jest moja wina. Ja, kiedy byłam młodą, 60-letnią kobietą, uwielbiałam jeszcze jeździć do ciepłych krajów, a wcześniej jeszcze 5 razy byłam w Indiach. Wtedy, kiedy ludzie mdleli w autobusach, wszędzie, to ja mówiłam, no wreszcie przestaje mi być zimno. I tak było. Dlatego tak wtedy powiedziałam. Ale potem nagle niesłusznie się postarzałam. I właściwie do tego stopnia, że bardzo poważnie traktuję radę pana taty, że po 60 należy sobie szukać plaży, żeby przyzwyczajać się do piasku. Więc ja już tak przyzwyczajając się do piasku, nagle stwierdzam, że trochę za gorąco. Nie wytrzymuję upałów. Nie wytrzymuję upałów. Moja przyjaciółka Magda Czaplińska też nie wytrzymywała i mówiła, co ty wygadujesz? Mówiła, to co pan. I nagle ja jestem z wami. Nie znoszę upałów. Czyli posypuje pani głowę popiołem? Posypuję, no piaskiem bym mogła. Piaskiem, dobrze. Tak. No. A cóż pani robiła takiego w Indiach? 5 razy w Indiach? Po co? W Indiach szukałam metafizyki. W Indiach szukałam metafizyki. Ponieważ ja od dzieciństwa, czy od młodości wczesnej uważałam, a nie uważali tak na przykład moi rodzice, czy moja mama, że musi być coś więcej niż te 5 zmysłów, wzrok, słuch, dotyk, powinienie i tak dalej. I ja szukałam tego czegoś więcej. A u nas tego nie było? Metafizyki u nas dostatek, mam wrażenie. U nas było, ale jeszcze szukałam może w cieplejszym kraju, bo u nas było mi za chłodno. Nie, też to był taki czas, kiedy ja intensywnie ćwiczyłam jogę i byłam joginką i właściwie w dalszym ciągu nią jestem, tylko już nie ćwiczę z powodu tego niesłusznego wieku, ale tam w Indiach jest 300 tysięcy bogów, więc miałam w czym wybierać. Mogłam. 300 tysięcy bogów? Podobno, tak. Niezła oferta. I tam po prostu jest, no każdy może wierzyć w to, co chce i w tego, kogo chce. I tam jest bardzo dużo aszramów. I tam w Tamil Nadu w aszramie przeżywałam jakieś niebywałe ze sobą zgody. I pomagałam sobie, pomagałam swoim nerwom. Dlatego tam jeździłam. Przeżywała pani zgodę ze sobą? Tak zrozumiałem? Tak. Czyli co? Czyli życie duchowe to jest szukanie drogi do siebie samego? Między innymi, to jest próba zrozumienia siebie samego. To jest próba rozumienia swoich stanów. I to życie duchowe trochę w tym pomaga. A jakiego Boga pani znalazła? W Indiach? No. W Indiach bardzo mi się podobał Ganesha i ja nawet przywiozłam go sobie do Polski, ale nie znalazłam też żadnego. Znalazłam sposób życia, który polega na nie myśleniu o tym, co było wczoraj, nie myśleniu o tym, co będzie jutro, tylko cieszeniu się, że dziś i teraz jeszcze szczęśliwie istnieje. I jednocześnie znalazłam, bo widziałam tam takie niezwykłe stany ludzi wierzących w zupełnie coś innego. Zrozumiałam, że mamy prawo być różni, wierzyć w co chcemy i to o tym, w kogo wierzymy, czy w co wierzymy, tak naprawdę nie świadczy o niczym ważnym. To jest ważne dla nas, ale
dla nas ważne jest to, żeby być przyzwoitym człowiekiem, wierząc w to, co chcemy wierzyć. Ale z tym naszym judeo-chrześcijańskim Bogiem też pani miała jakiś taki, no nie, może tak. Romans to złe słowo, ale... Nie, bardzo. Jezus Chrystus... Dobre słowo? Jezus Chrystus jest bardzo do... Wiesz, że tam w Indiach są kościoły. I na Jezusa Chrystusa mówią guru. Mm-hmm. I jest tam sporo jego wyznawców. W ogóle jest taka teoria, że było takie 9 lat, kiedy nie wiadomo, gdzie był on. I okazało się, że Indie twierdzą, że był właśnie w Indiach. Taka jest teoria. No, przeżywałam takie różne stany uniesienia, zaciekawienia, próby rozumienia tego, co się dzieje i ze mną, i ze światem, i z moimi bliskimi. Bo my niedawno spotkaliśmy się zaocznie, bym powiedział, w pewnym maleńkim przedsięwzięciu, kiedy ksiądz Adam Boniecki obchodził 90. urodziny, to Tygodnik Powszechny poprosił i panią, i mnie przy okazji, żebyśmy zadali mu pytanie. Tak. Jakoś te pytania nasze były tak wydrukowane nieopodal siebie. I pani zadała, a może zacznę od swojego, bo ja zadałem pytanie, czy ksiądz Boniecki otrzymał dowód na istnienie Boga. I odpowiedział tak, właściwie w taki sposób, że Bóg nie musi dawać dowodów na istnienie, bo On się nie podlizuje ludziom. On, tak. No mniej więcej tak zrozumiałem tę odpowiedź. Tak. A pani zapytała, pamięta pani swoje pytanie? Tak, że przeżywam kryzys. Co ma zrobić? Że przeżywam wielki kryzys w tej dziedzinie, która ma prawie 75 lat i co drugi dzień traci tę wiarę. Tak, i to jest mój stan dzisiaj także. Dzisiaj także, kiedy... Czyli, że jednego dnia wierzy, a drugiego dnia nie. Jednej godziny wierzy, a drugiego dnia nie. Kiedy nieopatrznie włączę wiadomości, to po prostu nie mogę zrozumieć pewnych rzeczy. A kiedy nagle widzę, że ludzie, którzy dawniej chcieli się pozabijać, szukają drogi porozumienia i są razem, to wtedy myślę, że to jest po coś i to jest wielkie zwycięstwo tej nieszczęsnej ludzkości. Nieszczęsnej ludzkości. A ksiądz Boniecki odpowiedział pani, że... Bardzo mi się podoba, że... Najlepiej? Że wierzy mi, że... radzi mi, żebym umarła w tym dniu, w którym wierzę. Ja będę się tego trzymała. Ale nie oburzyła panią ta odpowiedź? Bo widziałem, różni internauci komentowali i mówili, no jak mógł tak odpowiedzieć? Nie, ja w ogóle kocham księdza Adama, no właściwie człowieka Adama. Człowieka Adama od lat. Na przykład to, że my, panie Mariuszu, mówimy innymi językami, świadczy o tym, że ja przeczytałam, że pan z kolei potem napisał, czy ja mówiłem już, że tak lubię tego faceta. Tak. Dla mnie jednak nigdy w życiu nie powiedziałabym o nim facet. Facet to jest dla mnie, to nie jest dla mnie Adam Boniecki. Ale jak zwał, tak zwał. Ja nie znoszę facetów po 70, a po 90 tym bardziej, a jego bardzo lubię. Rozumiem. No to no po prostu co, czym innym dla pana i czym innym dla mnie jest desygnat faceta. Ta. Oczywiście, to jest sprawa nazwy. Dobrze, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tej wiary, bo jakoś to mnie zaciekawiło, bo dowiedziałem się, że pani kiedyś miała taki moment, kiedy postanowiła ochrzcić się w wieku dojrzałym. Tak, razem z moim synkiem, który ta chwilę by miał lat 47, a wtedy miał 2,5, czyli ja miałam 30. Moją mamą chrzestną została Kalina Jędrusik, która także ochrzciła się jako dorosła kobieta, a tatą Janusz Kondraciuk. No tak było. Był bardzo długi okres. Bardzo długi okres. A co panią do tej decyzji przywiodło? Pragnienie wiary. Ja nie jestem osobą religijną, ale spadła na mnie łaska wiary, czyli wiary w te znaki, w to coś niezwykłego, w to coś nie tylko materialnego. Ja powiedziałam nawet kiedyś, jeśli mam wybierać między metafizyką a fizyką, to wybieram metafizykę. No. Ale wiary w co właściwie? No właśnie, to jest najlepsze pytanie. W coś, co pomaga ci żyć i wierzyć, że
że wszystko to ma jakiś sens. Że wszystko to, przez co przechodzimy, nie jest po nic. Że ma jakiś sens. Ale tłumaczę panu, że tak jest we wtorek, a w środę już nie wierzę. Czekam na czwartek. Dobrze, no. Ale to coś, to jest tak enigmatyczne. No właśnie. No ja kiedyś odpowiedziałam na pytanie Bóg, że dla mnie to jest coś, czy ktoś nieodzownego. Ja bez tego, jakby to powiedzieć, czy ja się chcę tak zwierzać i Panu, i ludzkości, to życie wydaje mi się pozbawione sensu. No. Zwierzajmy się z pożytkiem dla innych. No to właśnie, jest dlatego zasada. Chcę, tak. Tak. Czyli to by znaczyło, że wiara to jest szukanie... Ratunku. Wiara to jest szukanie ratunku. A ja chciałem powiedzieć łączności z czymś, co nas przerasta. No także. Także. I na przykład, broń Boże, niedociekanie tej tajemnicy. Ona ma być tajemnicą. Czyli Bóg równa się tajemnica przez duże T. Przez największe T. Przez największe T. Ale... Jeremi Przybora zawsze mówił, ja nie jestem człowiekiem niewierzącym. Mhm. Ja jestem człowiekiem głęboko niewierzącym. On zawsze tak mówi. A ja mówiłam, dobrze. Ja będę wierzyć za ciebie. I on lubił tę moją wiarę za niego. Trochę z niej się podśmiewywał może, ale mówił, no niech sobie ma. Ale czytałem, że pani tata też mówił, że wydaje mu się, że Boga nie ma, ale trzeba żyć tak, jakby był. I to dla mnie była największa wskazówka. Największa wskazówka. I tak żyje. No, jeśli wszyscy odejdziemy z tego świata, pan później, ja wcześniej... Nie wiemy, co komu pisane. Przepraszam, powiedziałem, nigdy nie wiemy, co komu pisane. Ateista od razu mówisz, prawda, że jednak jest coś komuś pisane. Tak. No każdy szuka czegoś tam. Tak. Dlaczego ja mam wcześniej? Niekoniecznie. Pani ma wcześniej? Niekoniecznie. No wiem, no zawsze mówię, że to może być jeszcze długo, może być za chwilę, to jest wiadome. Ale już zapomniałam, na jakie pytanie odpowiadam, bo jak pan zaczął mówić, że ateista... Że mówił, że trzeba żyć tak, jakby był. Ale to się może też stąd brać, że kiedy był małym chłopcem, to był głęboko wierzącym człowiekiem. I służył do mszy i tak samo mama bardzo głęboko wierzyła w Boga, a potem nagle uwierzyli w komunizm. No i to jest nieszczęście paru milionów młodych ludzi tuż po wojnie, także nie były to tylko te dwie osoby. No. A jak zareagowali na to, że pani po 30 się ochrzciła? No ja im o tym nie powiedziałam. Ja to ukryłam. Ja ich nie zaprosiłam na ten chrzest. Ja na ten chrzest przyszła Zuzia i Daniel, którzy byli rodzicami chrzestnymi mojego Daniel synka. Daniel Olbrychski i Zuzanna Łapicka. Oni byli chrzestnymi. No i była Kalina. Jako pani chrzestna. Jako pani chrzestna i Kondraciuk jako ojciec. Tak. Nawet to chyba Zuzia opisała w jakiejś książce. Ale to zaskakujący chrzest, bo najczęściej rodzice są na chrzcie swojego dziecka. Nie chciałam, żeby ich bolało. Mhm. Jeżeli całe dzieciństwo, ja pamiętam takie regały z Marksem i Engelsem, no to ja nie chcę. Jednak jakoś, wie pan, bardzo, bardzo dla mnie jest to ważne zdanie, czci ojca swego i matkę swoją. Czyli ludzi, którzy dali ci życie, bardzo młodo. Mama była w 11 klasie właśnie, a tata się szykował na studia. Oni byli dziećmi właściwie. Mogli mnie nie urodzić, a dali mi to życie. Przez pierwsze lata bardzo wierzyłam w to, co mówią i oni, i szkoła. Potem był ten marzec 68 roku, który strasznie przeżyłam, który był dla mnie szokiem. I zrozumiałam też, że się z nimi bardzo głęboko nie zgadzam. Więc uciekłam z domu. A co mogłam zrobić więcej? Przecież nie mogłam się pobić z własnymi rodzicami. Więc uciekałam od rozmów na ważne tematy i żyłam swoim życiem i swoim rodzącym się rozumem. No, nie sprowadziło to pani na manowce, jak widzimy. Tak, i myślę, że
Myślę, że nie chciałabym może na ten temat mówić dużo, bo to jest cały czas bardzo bolesny problem mojego życia. Ale, no to ja może odbiję się od tematu Boga do tematu reżyserii. Tak. Ponieważ ja mam taką teorię, że Pan Bóg stworzył świat, ale poprawia go reżyser. Albo reżyserka w Pani przypadku. I ostatnio byłem urzeczony spektaklem, który Pani wyreżyserowała. Obejrzałem go w Teatrze Polonia. Był to właściwie monodram Krystyny Jandy o 68 roku, o marcu 68. Tak. Zapomniałem tylko tytułu. Zapiski z wygnania według Sabiny Bara. Tak, Zapiski z wygnania i to był spektakl, który Telewizja Polska wyemitowała jako teatr telewizji. Tak. Taki bym powiedział pierwszy głośny spektakl teatru telewizji po... Nowego teatru telewizji. Tak. Bardzo oglądany. To przedstawienie robi wrażenie, naprawdę. A Pani mówi, że marzec 68 był dla Pani istotnym punktem, tak? I jakimś szokiem, zwrotnym. I cezurą, i odejściem od rodziców. No. Tak. Tak, no jak gdyby dlatego to chciałam zrobić, że to jest temat mojego życia. Temat mojego życia. Dzisiaj słuchamy o tym, jak wszyscy ludzie od zarania dziejów wierzą, że walczą z Rosją, ze Związkiem Radzieckim, ze swoim wrogiem i tak dalej. A ja pierwsze lata, tam do 16, do 17 roku, uważałam, że źli byli Niemcy, a dobrzy Rosjanie, że to oni nas wyzwolili i że to oni im zawdzięczamy tak dużo. I kochałam Okudżawę i Wysockiego i czytałam Czechowa i z chęcią się uczyłam języka i Dostojewskiego, bo nie czułam nienawiści do tego narodu i do tego kraju. Dlatego potem przeżyłam szok. Ale co, marzec 68 to spowodował? Tak, bo ja przyszłam do domu i dowiedziałam się na studiach od moich koleżanek i kolegów, że Polska to jest radzieckie moczarstwo. I to przyszłam i powiedziałam mamie i mama mnie pobiła. Ja wyszłam z domu. A brała Pani udział w strajkach studenckich, tak, w protestach? Tak? Tak, tak. To właśnie były moje, może jakby jedyna tak silna działalność. Tak, brałam udział, przemawiałam, namawiałam do strajków, tak. No a jak to się przeniosło do tego spektaklu? Czy to się przeniosło? No myślę, że bardzo, bo chciałam pokazać jak osoba i specjalnie chciałam, żeby to była osoba, która i kochała Polskę, i czuła się, i znała na pamięć wiersze i Tuwima, i Pawlikowskiej Jasnorzewskiej i tak dalej, której rodzice nie byli żadnymi, to jest bardzo ważne, czerwonymi obywatelami. Chyba tam ojciec był lekarzem. Nie, szczotki wyrabiał. I był rzemieślnikiem. I po prostu zwyczajni ludzie nagle musieli, nie chcę mi się teraz tak upadać, ja uważam, że to trzeba obejrzeć, przeczytać. Ja tylko powiem, tak bo ja jestem takim szczegularzem, że na mnie zawsze szczegóły i drobiazgi robią wrażenie i głównie je pamiętam i z tego monologu Krystyny Jandy, która właściwie relacjonuje przeżycia 18-latki de facto, tam zapamiętałem jak ona, bo tam niewiele można było wziąć i ona bierze zdjęcia swojej rodziny sprzed wojny i nagle się okazuje, nie pozwalają zdjęć, że nagle 1945 roku. Także na granicy nie może przewieźć zdjęć sprzed wojny. Tak, i ona ten najintymniej, znaczy te... Pamiętnika swojego nawet nie mogła przewieźć, ona go zniszczyła, żeby nikt go nie przeczytał. Na mnie to jakoś, ponieważ ja uwielbiam zapisywać, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie właśnie, zniszczenie zdjęć na granicy i zniszczenie pamiętnika przez nią samą. Dla ciebie ta historia to jest bitwa pod Grunwaldem. No trochę a dla tak. mnie to jest coś, co się wydarzyło na moich oczach. Dlatego tak intensywnie zabolało. To jeszcze tylko zapytam, dlaczego w tym spektaklu Krystyna Janda tylko nie mówi, a śpiewa jeszcze? Musi śpiewać tam?
Nie, nie żebym miał coś do interpretacji. Nie, nie. Tak, pani Krystyno, szacunek. Akurat chciałyśmy bardzo połączyć się z piosenkami. Dlaczego to jest łączone z piosenkami? Akurat chciałyśmy bardzo. Chyba dla dramaturgii. No. Bo ja mam teorię, że tymi piosenkami wypuszczacie powietrze z tego silnego materiału, jakim jest ten tekst. I wypuszczamy powietrze i nabieramy powietrze. Aha. Tak. No dobrze, jak już jesteśmy przy Krystynie Jandzie, to tutaj, mili Państwo, Magda Umer, Piekielna nieobecność. To jest przepiękna książka, muszę powiedzieć. Chociaż współautorem jest Marcin Zaborski, czyli On ze mną rozmawia, tak jak Pan ze mną. Tak, to jest rozmowa rzeka na temat przyjaciółki, jednej z przyjaciółek, Zuzanny Łapickiej, kiedyś Zuzanny Łapickiej-Olbrychskiej. Ale chcę przeczytać tutaj, jak panią przedstawiono na okładce tej książki. Magda Umer, pieśniarka, reżyserka, scenarzystka, aktorka, no to mówiłem na początku, artystka, ale przyjaciółka Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Krystyny Jandy, Magdy Czapińskiej. Tak jest pani tutaj przedstawiona. To ja nawet nie wiedziałam, że Tak. Że i scenarzystka, i aktorka, i przyjaciółka. No, czyli to jest ważna, tak powiem, rola w życiu. Być przyjaciółką, przyjaźnić. I o tej przyjaźni chciałem porozmawiać. O pani przyjaźniach, bo przyjaźń jest taką wartością, którą wielu uważa za ważniejszą od miłości w życiu. Ja uważam. Tak? Ja uważam. Ja uważam, że tak jak kiedyś powiedziałam, że bardzo kocham swoich synów, ale także mam wrażenie, że się z nimi przyjaźnię. Mhm. I to jest jeszcze coś dużo, dużo więcej. To są jakby dwa nurty waszej relacji. No, masz o czym z tym kimś rozmawiać i podobne myśleć o różnych rzeczach. No to na czym polega przyjaźń? Nie wiem, nie umiem, nie znam definicji, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiem, że tyle lat już minęło od śmierci Zuzi, tyle lat minęło od śmierci Jeremiego, tyle lat minęło od śmierci Agnieszki, a właściwie nie ma dnia, żebym nie wyobrażała sobie, jak oni zareagują na to, co dzisiaj się dzieje na świecie, czego nie mieli już możliwości zobaczyć. Widzę ich oczy, ich uśmiechy. Słyszę czasem nawet śmiech Jeremiego. Mhm. No to oni żyją, oni we mnie żyją. Oni we mnie żyją. I mam takie uczucie, że to się skończy dopiero, jak ja odejdę z tego świata. Ale co, że ciągle prowadzicie dialog wewnętrzny? Ciągle prowadzimy, pani prowadzi z nimi dialog wewnętrzny swój? Tak. Oni są. A kto wie, ale może w pani głowie oni jednak odpowiadają, a to nie są pani wyobrażenia na temat ich odpowiedzi. No widzisz, i tutaj wchodzimy w metafizykę. Tak. Dokładnie. Na przykład Zuzia bardzo wierzyła. Jeremi był głęboko niewierzący, jak mówił. Agnieszka przed śmiercią, jak już była chora na raka, brała mnie często ze sobą do kościołów różnych wyznań. I tam coś sobie rozmawiała z tym jakimś Bogiem innego wyznania. Coś miała ważnego do przekazania. A Zuzia wierzyła w znaki. Ona wierzyła we wróżby, w znaki. Tak. A gdybyśmy mogli omówić, co każda z tych osób pani zostawiła, gdyby zdało się taką esencję pokazać tej schedy po nich, tego, co pani otrzymała od nich w takim, bym powiedział, mentalnym testamencie. Od kogo zaczynamy? Od Agnieszki Osieckiej, tak? Dobrze. Ja napisałam o niej taki esej w formie alfabetu, który nazwałam Słońce do chleba. I to jest dla mnie... Od Agnieszki nauczyłam się, że mamy obowiązek zrozumieć każdego człowieka. I że ona ze swoim dosyć trudnym charakterem, trudnym dla siebie, jak ona sama pisała, że ja w życiu miałam tylko jednego wroga i ten wróg nazywa się Agnieszka Osiecka, to jednak bardzo intensywnie od młodziutkiej dziewczyny chciała być tą zbiorową łzą, zbiorowym uśmiechem, chciała służyć wszystkim ludziom, żeby byli lepsi, żeby byli bardziej wrażliwi. I to było takie trochę, bo ona też w młodości mówiła zawsze, że jeżeli w mojej szkole ktoś był czerwony, to tylko ja. I też jakby wierzyła bardzo w tę ideę, może nie aż komunizmu, ale na pewno socjalizmu. I
I ona strasznie, jakby ci to powiedzieć, no wiedziała, że musi nadejść ten kapitalizm, ale też nie była jego orędowniczką, zwolenniczką. Uważała, że czyni wiele, wiele złego. Agnieszka czuła czułość do ludzi i dużo wcześniej o tej czułości mówiła niż, znaczy ja dużo wcześniej to usłyszałam niż od Olgi Tokarczuk i być może ta czułość najbardziej mnie z nią łączyła. Ale zaciekawiło mnie, że mówiła o obowiązku rozumienia innych ludzi. Ona sobie ludzi. Dawała taki obowiązek, że na przykład jak ona kogoś nie znosiła, ona kogoś nie znosiła, a często nie znosiła, to jeszcze jak nie znosiła, to mówiła sobie, ja muszę czegoś dobrego się w tym kimś doszukać. Aha. No tak. Ona poza tym, to co mam po niej, to jest ten strach przed tłumem, strach przed dużą ilością ludzi, ucieczka. W teatrze siedzę zawsze z boku, żeby w razie czego móc uciec. Nie tylko jak mi się nie podoba, ale w ogóle, że tak dużo ludzi jest naokoło, nie mogę tego wytrzymać. A to przy tej okazji zapytam, bo ciekawiłoby mnie to też z osobistych powodów, jak się przyjaźnić z osobą uzależnioną od alkoholu? Trudno, trudno. Nawet na tym tle doszło między nami może do największej scysji, bo był taki czas, kiedy widziałam, co się dzieje i że już nie ma ratunku. Ja próbowałam być tym ratunkiem. I kiedy zaczęłam walczyć, to zaczęłam być jej wrogiem. Był taki czas, kiedy w ogóle nie odzywała się do mnie z tego powodu. Długo, ale potem mi to wybaczyła, bo wiedziała, że nie życzy jej pani źle. Z kolei ja próbuję zrozumieć każdego człowieka, między innymi Agnieszkę Osiecką. Ale nie ma pani przepisu na to, jak sobie poradzić z taką przyjaźnią? Nie, i też była przyjaźń taka w moim życiu jeszcze, którą straciłam przez alkohol. Także właściwie nigdy nie umiałam z tym walczyć. To może... To jest diabeł. To może dochodzimy do takiej definicji przyjaźni, że przyjaźń zakłada akceptację mimo wszystkich wad tej osoby. Tak. Lojalność. O, lojalność tak. Mimo wszystkich wad. Mimo wszystkich wad. Dokładnie. Dokładnie. I to jest takie coś, że możesz się nie odzywać do tego kogoś 2 lata, ale jak się dowiesz, że ktoś jest na ojomie, to pierwsza oczywiście pojedziesz i ratować. Tak. No to drugi przyjaciel, Jeremi Przybora. Jeremi Co Przybora. Zostawił? Jeremi Przybora. Po pierwsze taki szok, że ja go w ogóle poznałam, bo jako 9-letnia dziewczynka zaczęłam oglądać Kabaret Starszych Panów i wtedy się zakochałam w takim panu z telewizora, który... A w tym drugim nie? W tym drugim pana, starszym pana Jerzego nie. Szalenie podziwiałam i wszystko, ale słabość miałam do tego pana B, czyli do Jeremiego. Ale i potem nagle się zdarzyło to, co Woody Allena w purpurowej róży Sky Róży, ten pan zszedł z ekranu i wyszedł ze stołówki w telewizji, a ja akurat wchodziłam i się zderzyliśmy w drzwiach i tak się poznaliśmy. Ale to były takie czasy w telewizji wspaniałe, których życzę teraz telewizji w dalszym ciągu, kiedy na przykład starszym redaktorem była Stefania Grodzieńska, Jurek Dobrowolski był szefem rozrywki, a Jeremi też był starszym redaktorem. Ja byłam młodszym redaktorem, moim szefem był Wojtek Mann, także to były nadszefem Mariusz Walter, także to były bardzo, bardzo twórcze czasy telewizji. No i ten Jeremi, do którego, ponieważ się tak uśmiechnął, nieśmiało odważyłam się powiedzieć, czy nie byłoby źle, gdyby wystąpił w moim programie, bo wtedy robiłam programy telewizyjne, to on powiedział dobrze. I ja nagrałam z nim jeden program, nazywał się Zwierzenia przy fortepianie i on sam zaproponował, żebyśmy zrobili cały cykl. I to była taka jakby powiedzieć, czułość od pierwszego wejrzenia. Czułość od pierwszego wejrzenia. Myślę, że jemu bardzo się podobało, że jest taki ktoś młody, kto zna jego twórczość lepiej niż on. A dla mnie to było po prostu... No jeden z moich bogów. Jeden z moich bogów postanowił do mnie dzwonić i odzywać się w słuchawce telefonicznej. I najpierw to była taka przyjaźń zawodowa, pracowaliśmy razem w telewizji, a potem, kiedy wybuchł stan wojenny i kiedy były takie bardzo trudne i ciężkie przeżycia, to,
to już wtedy się zaprzyjaźniliśmy jako ludzie bardzo. I z jego żoną Alicją, tam jeździłam do nich przez ćwierć wieku na wieś do Pacewa. I to byli tacy, jakby powiedzieć, moi drudzy rodzice. Mhm. Czegoś się pani nauczyła od niego? Tak. Takie mam Jeremiego, moje ukochane zdania. Bez względu na porę roku jestem za wiosną, mówił Jeremi. Mówił Jeremi, że mądrość to jest jedyna uroda starości. Mówił Jeremi, żeby się nauczyć w niczym nie przesadzać, bo ja miałam taką skłonność. I on mówił, na przykład miesiąc przed śmiercią zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz Magda, nie chciałbym histeryzować, ale wydaje mi się, że zaczynam umierać. Sposób, w jaki to powiedział, był niesamowity. No był po prostu, był człowiekiem, który już pod koniec życia nie znosił zajmować się polityką i tym, co się dzieje. Uciekał od tego. Opowiadam też często taką historię, że idę brzegiem plaży z Markiem Kondratem na wakacjach w Toskanii, dzwoni Jeremi, bo dzwonił bardzo często i pyta, co słychać na wakacjach, ja tam coś opowiadam, a Marek Kondrat wyrywa mi słuchawkę, mówi, mistrzu, a co tam w ojczyźnie? A Jeremi mówi, oj, panie Marku, za ojczyzną to ja już nie nadążam. I taki jest mniej więcej mój stan dzisiaj. Co zapamiętałam jeszcze z Jeremiego, że 50 to jest wiosna starości, 60 to jest lato starości, 70 to jest jesień starości, 80 to jest zima starości, a sam był wtedy, już tam dajmy na to, miał 85, a ja pytam, a co po 80? A po 80 to jest niedopuszczalny okres w życiu człowieka. Jak dobrze, że się z panią spotkałem. No, widzisz, bo masz 50. Jestem we wiośnie starości. Tak, no. Tak, trzeba się do tego przyzwyczaić. Może nie tak szybko, jak twój tata radzi, ale trzeba mieć czas na starość. Wiesz? Trzeba mieć czas na starość. Ja naprawdę dzisiaj powiem, zaprzeczę Jeremiemu i powiem, że niewesołe jest życie staruszki, ale jednak... Ja nią jestem. Od kilku lat mam tego świadomość i nie każdy miał szansę doczekać tego wieku. Wszystko jest dla ludzi, nawet starość i umieranie. A chyba bardzo obdarzył panią wielkim zaufaniem, oddając to wspaniałe dzieło epistolograficzne. Tak, to niesamowita listy, historia. Na wyczerpanym papierze. Znaczy te listy na wyczerpanym papierze to jest pani tytuł, ale to są miłosne listy Agnieszki Osieckiej do Jeremiego Przybory i odwrotnie. Tak. Z lat 60. Tak. Niesamowita rzecz. Tak. Na początku miałem takie poczucie, że chyba nie chcę do tego zaglądać, że to zbyt intymne. Wielu ludzi tak miało, że mówiło, jak ja mogę wchodzić tak. Ja tak miałam. Jak Jeremi to mi podarował i powiedział to słynne zdanie, zaopiekuj się tym, bo wiem, że nie zrobisz temu krzywdy, to pomyślałam sobie, mój Boże, co ja mam w rękach? A ponieważ tak było, że mój pierwszy dom się spalił, to mówiłam, Boże, jak się teraz spali mój dom, gdzie to złożyć, w jakim depozycie? I myślałam, że to wydam, wiedząc już, że ja odchodzę. I żeby to wydali 50 lat po odejściu Agnieszki Jeremiego. No tak to, dawniej się to robiło, prawda? Musiało minąć pół wieku, żeby to nikogo nie bolało. Tak, żeby nikt nie miał pretensji. Żeby nikt nie miał pretensji. Mm-hmm. Właśnie, boleć może jeszcze przez 6 wieków, ale żeby nie miał pretensji, tak. I nagle zadzwoniła Agata, że znalazła listy Jeremiego, bo Jeremi mi dał tylko listę Agnieszki. No jak już miałyśmy coś takiego, to wiedziałyśmy, że to musi być podarowane ludziom. Bo jest to dzieło sztuki. Bo to jest dzieło sztuki, bo to jest piękna literatura. Tego miałam świadomość, tak. Tego miałam świadomość. I to wydałam chyba w 2010 roku, tak. Czyli popatrz, ile to już lat minęło. 14 lat minęło i coraz młodsi ludzie to czytają i piszą do mnie i mówią, czym ta książka dla nich jest. I mimo, że kilka osób miało pretensje, to nie żałuję. Ktoś miał? No tak, tak. Ktoś opisany w tych listach?
A tam to ja robiłam różne takie, na przykład kobietę zamieniłam na mężczyznę, że ktoś, parę ludzi, które mogłyby mieć pretensje, ja im pudla dam na inne inicjały. Pudla na Pekinczyka. Dokładnie, tak. Mhm. Trochę to pozamieniałam inicjały, żeby to ich nie bolało, tak? I, Boże, jakie to i w przypisach o wszystkim pisałam. Coś ty zrobił, Jeremi. Zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko twojej nieobecności. Jakie to piękne. Bardzo się... Coś bardzo ty zrobił się... z Warszawą. O, to ciekawe o tej Warszawie. Jest to bądź co bądź duże europejskie miasto z bogato rozwiniętą siecią handlową i kulturalno-oświatową, a tymczasem wszystko to opustoszało przez jednego pana. Tak. No, to jest... Kochali się intensywnie, ale krótko i każdy kiedy indziej. Tak. Po prostu. Najpierw jedno, potem drugie. No to jeszcze gdybyśmy pomówili o... dziedzictwie, że tak powiem, mentalnym po trzeciej nieżyjącej przyjaciółce, czyli Zuzannie Łapickiej-Olbrychskiej. Tak. Ona nie była osobą, to nie była celebrytka, żeby od razu wyjaśnić młodym, którzy nas oglądają. Nie była ani piosenkarką, ani aktorką. Ona była dużo więcej niż właśnie, właśnie. Tak. Ona była kimś niezwykłym. Osobowość przez duże O. Ona była niezwykłą osobowością, bo ona miała bardzo z nadzwyczajnym poczuciem humoru na temat komu się urodziła, za kogo wyszła za mąż, w związku z tym właścicielką tych dwóch słynnych nazwisk, Łapicka, Olbrychska, a ona była jakby... tak niesłusznie postrzegana jako jakaś dziecko słynnego aktora i żona słynnego aktora. Bo już te dwa nazwiska w takim klinczu ją trzymały, tak, prawda? Tak, córka tak, Andrzeja Łapickiego, tak, żona Daniela tak, Olbrychskiego. Tak, 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 tak. Ale wybiła, jakby uwolniła się z tego. Uwolniła się. No i kim była dla pani? Dla mnie była wszystko. Bo sądząc po tym, że specjalna książka wyszła o waszej przyjaźni. Ja napisałam, że była słońcem mojego życia, moją witaminą D3. Ona była osobą, która, ale mam nadzieję, że to było wzajemnie, która mi tak pomogła w życiu i mam nadzieję, że i ja jej pomagałam, że Jeremi kiedyś tak do mnie mówił, jesteś dla mnie nieodzownym towarzystwem. I ja bym powiedziała, że Zuzia była dla mnie nieodzownym towarzystwem. Bez niej naprawdę połowę świata umarło, bo uwielbiałam jej poczucie humoru, jej dystans do siebie. Jednocześnie była to osoba nadzwyczajnie inteligentna, czytająca książki, znająca kilka języków. Miała taką słabość do plotek, chciała na bieżąco wiedzieć, co to tam się dzieje jeszcze w tych czasach, kiedy nie było tych tabloidów, ale była dużo ponad to wszystko. I też była szalenie życzliwa światu. A różne osoby mówią, że była ich quasi psychoterapeutką. Tak, wiele. I poza tym ludzie do niej lgnęli. Mhm. Ludzie do niej lgnęli jak do balsamu, jak do plastra po prostu. Ona była lekiem na całe zło, nie tylko moje, wielu ludzi. I wielu ludzi po niej ma do dzisiaj żałobę. Tak bym powiedziała. Była niezwykłą osobą. A w pewnym momencie zaczęła chorować na nowotwór? Tak. I jaka jest, to by mnie bardzo ciekawiło, przyjaźń w obliczu choroby? To jest wielkie doświadczenie. Właśnie. I wielki egzamin z życia. Potem to przerabiałam. Dla tej osoby niechorującej. Dla tej osoby niechorującej. Potem to przerabiałam z własnym mężem. Tak, dlatego że z jednej strony ona, znając moje życie, wszystko co się działo wcześniej, zanim się poznałyśmy, zanim się zaczęłyśmy przyjaźnić, ona strasznie chciała mnie uchronić przed aż tak straszną wiadomością. I mówiła zawsze, nie czytaj tego, co jest w internecie, bo tam są same złe rokowania i tak dalej, i tak dalej. I jak ja coś tam mówiłam, albo coś, to ona mówiła, uspokój się, ja nie mam żadnej depresji, ja mam po prostu raka trzustki. No co to jest za zdanie? Wielu zaprzyjaźnionych ludzi i woziło ją na tę chemię i pomagało jej. Ludzie byli bardzo z nią. I ona jakoś nadzwyczajnie dzielnie znosiła te wszystkie leki, które powodowały, że
że dalej była inteligentna, tak bym ci powiedziała, nie straciła rozumu. Tu była coraz szczuplejsza, wyglądała już jak cień samej siebie, ale jeszcze bardzo intensywnie myślała, patrzyła, oceniała, przygotowywała nas i siebie do odejścia z tego świata. Wiem, że zwłaszcza w takiej ostatniej fazie choroby nowotworowej, te leki przeciwbólowe bardzo silne, one często sprawiają, że... Że jest lżej trochę. Tak, ale że człowiek jakby traci swoją osobowość, przestaje myśleć tak, jak myślał, no nie jest już tym samym człowiekiem. Tak, a Zuzia moim zdaniem prawie do końca była tym samym człowiekiem. Prawie do końca była tym samym człowiekiem. Uważam, że każdy, kto miał szczęście zetknąć się z nią w życiu, powinien podziękować Bogu, że tak było. Ale to by znaczyło, że ona w jakiś sposób w tym stanie choroby ułatwiała wam, przyjaciołom, tę relację. Tak, tak. Tak było. Tak było. Jedni jechaliśmy z nią w te miejsca, które chciała jeszcze zdążyć zobaczyć i pożegnać się z nimi. Zresztą to samo przedtem przerabiałam przecież z Agnieszką. Tak, tak, bardzo świadoma tego. Czyli to jest może dobra taka rada dla ludzi w takiej sytuacji, zaproponować wspólny wyjazd do jakiegoś pięknego miejsca. Nie życzę ci tego jeszcze długo, ale tak, żeby... Pamiętasz, taki był cudowny jakiś amerykański film, że jeden pan, właściciel szpitala, leżał na łóżku, drugi pan obok niego i oni już wiedzieli, że to jest za chwileczkę koniec jednego i drugiego i pojechali gdzieś dookoła świata, nie wiem, latali. Tak. Intensywnie zachłysnęli się życiem. Więc ja myślę, że ja się intensywnie, widzisz, zachłysnęłam życiem i z Agnieszką, robiąc te wspominkowe rozmowy o Zmierzchu i Świcie, wspaniałe, czyli powrót do całego jej życia. I z Zuzią, jadąc wszędzie tam, gdzie ona chciała jeszcze pojechać i zobaczyć. Tak. A rzeczywiście, czyli te wasze sławne rozmowy z Agnieszką Osiecką przecież były kręcone, kiedy ona już chorowała. Bardzo ciężko, chora na raka. No właśnie. Chora na raka. Jeszcze w dodatku ja musiałam całej ekipie telewizyjnej to powiedzieć, ale jednocześnie, żeby oni udawali, że nic nie wiedzą, bo Agnieszka czasem tak się już źle czuła, że przerywała rozmowę, odchodziła i było jej na chwilę słabo i niedobrze, czyli i wracała. Czyli może to też jest dobra wskazówka dla tych, którzy chcieliby obcować, czy muszą obcować ze sobą chorą na nowotwór, zaproponować: opowiadaj. Opowiadaj o sobie, wspominaj, prawda? Dopóki możesz. Właśnie. Dopóki możesz i dopóki te wspomnienia cię leczą. Mhm. Mhm. No to wypadałoby na koniec, bo nam zostały może jeszcze ze 2 minuty, powiedzieć, o co chodzi w życiu, pani Magdo Umer. Miałam taką bardzo długą rozmowę z Wojtkiem Eichelbergerem, który zadał mi to pytanie, to po co to życie jest? Ja powiedziałam, po nic, no. Po nic, ja szukam tego sensu. No dobrze, ale jak już jesteśmy, to trzeba się jakoś zachowywać. No po nic, ale trzeba się jakoś znaleźć. No tak, tylko każdy ma trochę inny kodeks tych zachowań, prawda? Więc starać się być życzliwym ludziom i nie robić krzywdy. No, jak napisała nasza wspólna, ukochana Magda Czapińska, tragi, farsa, komedia, dramat, prawda? Mogło być gorzej w tym sensie, że mogliśmy nie pojawić się na tym świecie. Że mogła moja mama w wieku lat 19, w 11 klasie powiedzieć, nie będę sobie marnowała życia i rodziła jakiejś dziewczynki, która potem całe życie będzie moim wrogiem. I mógł twój tata, o którym czytam z rozkoszą, powiedzieć, a po co to mi jeszcze taki syn? Mieliśmy jakieś niezwykłe szczęście, że pojawiliśmy się na tym świecie. Mili państwo, to jest bardzo dobre zakończenie programu i powinniśmy wobec tego wszyscy sobie powiedzieć, inaczej, powinniśmy wobec tego wszyscy sobie pogratulować, że istniejemy. I że to jest jakiś cud. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym programie. Jak mówi mumia, w ciągu późniejszym.